Przy okazji, jak już czyszczę komputer, to chciałem Wam pokazać. RX 580 XFX. Ta karta jest po wymianie pasty, ona działa i będzie działać. I tu mam swój komputer MSI Mach B550 Tomahawk z chłodzeniem boksowym, a nie żadnym wieżowym, które jest sporawe, bo to jest to Stealth, tylko to jest to średnie chłodzenie. Największym było te wieżowe od połączenia właśnie Cooler Mastera i AMD. Tamto to już w ogóle było coś. Albo się pomyliłem z tym połączeniem. Ogólnie dwie firmy współpracowały, żeby stworzyć najlepsze chłodzenie, im się udało. Widzieliście, kiedyś robiłem testy temperatur i ja udowodniłem, że nawet takie chłodzenie boksowe w zupełności wystarczy do komputera. 32 GB w każdej kości. Już Wam powiem, w każdej kości. O. Każda. Każda kość jest tak samo, 8 GB, tak będę je wszystkie wyciągał. I to je kładę ogólnie jedna przy drugiej, żeby potem móc to łatwo wsadzić. Po co ja Wam to pokazuję? Pokazuję Wam to po to, żebyście sobie zobaczyli, że żeby mieć niezły komputer gamingowy, to tak naprawdę nie musicie wydawać nie wiadomo jakich są pieniędzy. Karta dźwiękowa Creavita Sound Blaster Live FX, dwa wentylatory 92 mm, tu tak samo 92 mm, zasilacz Be Quiet, jak dobrze pamiętam, Be Quiet 850 W, ale to nie jest straight power, tylko to jest, kurde, tylko to jest, powiem Wam szczerze, tylko to jest chyba, już dobrze pamiętam, system power 10, 850 W. No i tak to się prezentuje, dysk systemowy mamy tutaj pod radiatorem. Więc ja to zaraz sobie wezmę odkurzacz, poodkurzam wszystkie złącza i złożę to po prostu z powrotem. Zaraz ktoś powie, co ty chłopie odkurzaczem? Tak można, ludzie, kurde, nie bójcie się. Z odkurzacza po rurze Wam nie przeskoczy ładunek elektrostatyczny. Takie pierdowe to mogli gadać jakieś tam okularniki w latach, kurde, 2000-tych. Tak naprawdę, jeżeli delikatnie czyścicie złącza pamięci RAM rurą od odkurzacza i nie uwalicie niczego, to tak naprawdę nie macie się czego, o co obawiać. A wiecie, wpychanie pędzla, pokażę Wam, wpychanie tego typu pędzla do slotu RAM możecie uszkodzić piny na ścieżkach, znaczy piny w gnieździe. Tak samo w gnieździe od grafiki. Więc ja uważam, że raz na jakiś czas wyczyszczenie tych złączy rurą od odkurzacza, która ma ssanie niesamowite, jest lepszym pomysłem niż wpychanie tam pędzla i nie dość, że może włosie Wam się odciąć od pędzla i zostać w środku, to możecie uwalić jeszcze do tego piny. Więc ja już takich kretynów widziałem, co tak robili, no i niestety potem złącze jest do wymiany. Pastę ja sobie zmieniałem niedawno, więc tutaj nawet nie muszę tego rozbierać.
I powiem wam tak naprawdę szczerze, że bajkowo, bajkowo to działa. Cyberpunk na tym chodzi, sami zresztą widzieliście, więc co tu więcej gadać. Ja chciałem tylko ten krótki film zrobić po to, żeby wam wyjaśnić parę rzeczy, że no, to będzie działało, to ma ręce i nogi i to będzie wytrzymywało kolejne generacje gier i cuda na kiju po prostu, dlatego że jeżeli wiesz, co budujesz dla siebie, to możesz spać spokojnie. Pozdrawiam.